Siema, z tej strony Paco Polak, flaga Polski na czole. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co zabrać ze sobą do Azji, ale tak naprawdę nie tylko do Azji, tylko w każdą odległą podróż. Nie będę zarzucał Was tutaj banałami, typu, żebyście nie zapomnieli paszportu, wzięli ze sobą okulary i tak dalej, tylko wymienię Wam 10 rzeczy, które naprawdę mogą Was zaskoczyć i które naprawdę mogą Wam się przydać w podróży, a o których moglibyście nie pomyśleć, pakując swój bagaż. Pierwsza rzecz dotyczy płatności w Azji. W Azji zdarzają się przypadki, w których ktoś włożył swoją kartę do bankomatu, ale bankomat był na tyle stary czy niesprawny, że ta karta w nim została. I co wtedy? No, co wam wtedy zostaje tak naprawdę? Jeżeli nie macie ze sobą żadnej gotówki, to zostaje wam jakiś Western Union i wyrobienie gdzieś karty, ale gdzie? No, macie po prostu... To jest taki przypał, że nawet nie chcę o tym myśleć. Dlatego postarajcie się zabrać ze sobą ze dwie lub nawet trzy karty bankomatowe, jeżeli wybieracie się w dłuższą podróż. Jeżeli jedziecie na 10-15 dni, to wystarczą wam dwie takie karty, chyba że macie ze sobą drugą połówkę lub znajomych i każdy ma ze sobą jakąś kartę, to wtedy oczywiście nie musicie, ale naprawdę, co widać na postach dodawanych na przeróżnych grupach, ludziom te bankomaty wciągają karty lub ludzie gubią swoje karty, bo takie rzeczy też się zdarzają. Przykładowo, wyjdziesz gdzieś, masz ze sobą portfel, krótkie spodenki, wiecie, kieszenie są często płytkie, gdzieś tam portfel wam wypadnie, macie tam swoją kartę i jest po wszystkim. Jedną kartę zawsze zostawcie sobie gdzieś tam w hotelu, a drugą zabierzcie ze sobą. Jest to najbezpieczniejszy sposób, jak uniknąć naprawdę wielkiej nieprzyjemności w podróży. Rozgałęźnik do kontaktu, znany również jako złodziejka, czyli taka kostka, którą wpinasz do kontaktu i masz w niej 4 czy 3 różne dodatkowe wejścia. I to jest rzecz, jak oglądaliście moje odcinki, jak szukałem przedłużacza czy właśnie takiego rozgałęźnika, która naprawdę co najmniej ze 3 razy by mi się przydała, ponieważ mieliśmy 2 lub 3 noclegi takie, kiedy tych kontaktów było za mało. Przykładowo w Tajlandii, w hotelu New Siam 2 w pokoju mieliśmy tylko 2 kontakty, z czego do jednego podpięty był permanentnie telewizor, a jeden mieliśmy gdzieś tam koło biurka. Mam ze sobą laptopa, mam ze sobą sprzęt, gdzie muszę ładować baterię, muszę naładować sobie telefon, muszę mieć podpiętego laptopa. No niestety jeden kontakt do tego wszystkiego nie wystarczy. Dlatego zabierzcie ze sobą taką małą kostkę, może się wam to po prostu bardzo przydać, a nie zajmuje dużo miejsca. Rzecz trzecia to jest mini plecaczek. Dlaczego mówię mini plecaczek, a nie normalny plecak? Ponieważ gdzieś tam w Decathlonie, gdzieś tam na internecie jesteście w stanie zamówić sobie plecak, który jest mniej więcej złożony takiej wielkości. Połowę tego, co pięść. I wkładacie sobie taki plecak gdzieś do kieszeni czy do nerki i podczas jakiegoś tripa czy podczas jakiejś podróży, jeżeli kupicie sobie wodę, weźmiecie sobie coś do jedzenia, kupicie sobie jakąś pamiątkę, możecie taki plecak sobie rozwinąć, włożyć to wszystko i narzucić na plecy i jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie niż zajmowanie ręki przez jakąś torbę. A jak wiadomo, nawet jeżeli macie ze sobą nerkę tak jak ja, to nie zawsze tam się zmieści woda i no, nie pomieści ona wszystkiego, a taki plecaczek jest po prostu idealnym rozwiązaniem. A kosztuje naprawdę, naprawdę niewiele, bo ze maksymalnie myślę 20-30 zł. Rzecz czwarta to koc. Dobra, jedziesz w ciepłe kraje, więc po co ci koc? Otóż już ci tłumaczę, dlaczego koc może ci się naprawdę przydać i w jakich sytuacjach on nam się przydał. Oczywiście koca nie brałem ze sobą z Polski, tylko w sposób podstępny wyniosłem go z pokładu samolotu Vistara, a wcześniejszy koc z pokładu samolotu Qatar Airways, bo tam zawsze macie te kocyki, wiecie, gdzie możecie sobie uciąć drzemkę, podciągnąć sobie ten kocyk i przyjemnie lulać. Ale dobra, gdzie później użyliśmy tego koca? Po pierwsze, ten koc przewieszamy sobie zawsze przez kanapę, ponieważ dużo kanap w Azji jest skórzanych. Nie wiem dlaczego, ale oni po prostu lubią skórę. I jak jest gorąco, jak jest upał, jak siedzicie na tym, to po prostu dupa wam się do tego przykleja. I przewieszenie sobie takiego koca przez tą kanapę sprawia, że to siedzenie staje się naprawdę, naprawdę dużo wygodniejsze. Kolejną sytuacją, w której taki koc może wam się przydać, jest transport. Jeżeli transportujecie się jakimś tam nocnym busem, pociągiem,
na krótszych dystansach minivanem i jest tam bardzo, bardzo zimno, no to nie musicie targać ze sobą polaru, tylko przykrywacie się tym kocem i walicie sobie kimkę. I jest wam po prostu ciepło. I trzecią rzeczą, do której nam się przydał koc, to są pikniki. Wiecie, macie tutaj naprawdę mnóstwo różnych wspaniałych destynacji, na które aż się proszą o to, żeby rozcielić kocyk, wyciągnąć jakieś owocki, wyciągnąć jakiś napój, usiąść sobie, pokontemplować i spędzić miło czas na glebie. No i w tym przypadku kocyk przydał nam się aż dwa razy, więc kolejna rzecz, dlaczego warto transportować gdzieś ze sobą kocyk. Ja oczywiście nie zapełniam miejsca w plecaku tym kocem, tylko są takie gumki z przodu plecaków często, w które sobie wkładam podczas transportowania się takowy koc. Piątą rzeczą jest dmuchana poduszka, która przydaje mi się dosłownie codziennie, używam jej cały czas, podkładam ją sobie pod lędźwia podczas podróży, bo często wiecie, jak te fotele są po prostu takie, jak jedziecie kilka godzin, to możecie dostać pierdzielca, czy wkładam sobie pod poduszkę na łóżku, żeby mieć po prostu wyżej, jak oglądamy sobie wieczorem jakiś film, czy opierać się o nią łokciem, czy podczas podróży możecie ją wykorzystać do kimki i jest to naprawdę świetne. Nie mówię o tej poduszce, o takim rogalu, który sobie zakładacie, bo on oprócz funkcji, którą spełnia w transporcie, jest momentami niewygodnym. Mówię o takim czymś. Już wam pokazuję, jak to wygląda i jak szybko to się pompuje. Tak wygląda ta poducha i ona kosztowała jakieś 3 zł na temu. A sprawdza się naprawdę wyśmienicie. I często bywa tak, że poduszka w hotelu jest mniej wygodna niż ta mała poducha. Nienawidzę takich poduszek, nie wiem jak wy, na które się kładziecie, wyglądają na takie fluffy, a kładziecie się i wpada wam w nią głowa i praktycznie leżycie na materacu. Ta poduszka was wtedy naprawdę uratuje. Szósta rzecz, klimat bardziej wyspiarski, ale nie tylko, ponieważ przydało nam się to również w Bangkoku. A mowa o karabinczykach i linie. Karabinczyk to takie coś, pewnie kojarzycie, może nie wszyscy kojarzą, ale liny nie będę pokazywał, dlatego że raczej wiecie, jak wygląda lina. Przywiązujecie linę do jednego karabinczyka, przywiązujecie drugi koniec do drugiego i jeżeli macie jakieś pranie na wyspie w domku i sobie je zrobicie, to nie rozwieszacie go gdzieś po krzesłach, po balustradach i innych okurzonych elementach, ale po prostu przyczepiacie karabinczyk gdzieś do jednej rurki, przyczepiacie do drugiej i macie pięknie rozwieszone pranie. Ale karabinczyk może wam się przydać z liną nie tylko do tego, oczywiście mówię tutaj również o takich ekstremalnych sytuacjach, jak wyciągnięcie waszego skutera z rowu, czy wyciągnięcie innych rzeczy z wszelkiego rodzaju dziur. Wykorzystałem to praktycznie w każdej podróży, także polecam to również wam, zajmuje naprawdę niedużo miejsca, jest tanie, a może ułatwić wam życie. Rzecz siódma. Ile razy mieliście tak, że przyjechaliście do jakiegoś noclegu w Azji bądź nawet w Europie i okazało się, że miał być zajebisty internet, ale internet często rwie, często przerywa. Wy macie jakąś pracę do wykonania, macie jakieś spotkanie, no i nie jesteście w stanie go odbyć przez to, że internet może jest szybki, ale często zrywa. Dlatego kiedy kupicie SIM-a w jakimś kraju z pakietem internetu, polecam wam wziąć ze sobą jakiś stary telefon, do którego włożycie kartę i będzie służył wam on jako router. W krajach drugiego, trzeciego świata najmniej zawodnym internetem jest internet dostępny na waszej karcie SIM. Najbardziej zawodnym internetem są przeważnie domowe sieci Wi-Fi, więc jeżeli chcecie mieć pewne łącze, wykorzystajcie stary telefon jako router, na którym odpalicie hotspota dla wszystkich urządzeń w waszym pokoju, apartamencie czy hotelu. Oczywiście stary telefon ma również drugie zastosowanie. Jeżeli zgubicie swój nowy, wspaniały telefon, który zawsze używacie, wpadnie wam gdzieś do jakiejś rzeki, rozbije się, czy też zostawicie go w jakimś miejscu, z którego nie jesteście w stanie go odzyskać, macie zawsze drugi telefon, z którego możecie korzystać. Niweluje wam to koszt zakupu nowego urządzenia. Rzecz ósma to komin. Taki oto komin. On ma już za sobą z 5 czy 6 różnych tripów i podróży
i przydaje mi się praktycznie na każdej z nich. W momencie, kiedy gdzieś tam się transportujecie, to już wam mówiłem, w Indiach, i macie bardzo spoconą szyję, a przez 2-3 godziny wieje wam klima lub wieje wam wiatr, możecie liczyć się z tym, że będziecie chorzy przez kolejny tydzień. Dlatego zabranie ze sobą takiego komina i przeciągnięcie go sobie przez szyję może wam uratować naprawdę lwią część waszego wyjazdu. Możecie ubrać go sobie tak, w bardziej, wiecie, jungle klimacie możecie go nosić również tak, żeby pot nie spływał wam po czole. Jadąc na skuterze możecie trzymać go tak, żeby nie wdychać kurzu. Naprawdę ma on mnóstwo zastosowań, a możecie nawet z niego zrobić czapkę. Na przykład taką. Także nie zapomnijcie wziąć ze sobą komina. Naprawdę, ale to naprawdę zwróci wam się. Ile razy miałeś tak, że przyjeżdżając, że wypożyczając skuter, wypożyczając auto, wypożyczając rower, wynajmując hotel, musiałeś dać swój paszport? Ktoś go sobie skanował, ktoś go sobie zatrzymał, póki nie oddasz jakiegoś sprzętu. No a paszport jakby nie było, to ważna rzecz i nie zawsze mam ochotę dawać go jakimś randomom do tego, żeby sobie go skanowali i trzymali te moje dane. Nie zawsze w jakimś szczytnym celu. Dlatego co mogę ci polecić? To wzięcie ze sobą dowodu osobistego i stosowanie go zamiast paszportu. Przechodzi to, próbowałem niejednokrotnie, nikt nie robił z tym żadnego problemu, lub zeskanowanie swojego paszportu i przekazywanie jego skanów. Oczywiście możesz sobie gdzieś tam dać czerwony krzyżyk w lewym górnym rogu tego paszportu, żeby nie był to taki zupełnie czysty skan. I ostatnią rzeczą są legendarne, mityczne gacie na zmianę. Dodatkowa para, którą zabiera ze sobą każdy mężczyzna, nieważne w jaką podróż, gdyby przypadkiem się zesrał. Dziękuję bardzo. Pako w podróży. Subujcie, lajkujcie i jak możecie, udostępniajcie. Tymczasem żegnam się z wami z pięknego, słonecznego Wietnamu i widzimy się w kolejnych odcinkach. Strzałka!